Trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie nielegalnej migracji. PiS podkreśla, że jest ono konieczne. Ze strony rządzących napływają bowiem sprzeczne informacje dotyczące polityki migracyjnej. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej nie słabnie. To efekt wieloletnich zaniedbań i forsowania przez Brukselę polityki otwartych drzwi. To koncepcja stworzona przed laty przez ówczesną kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Jej wielkim orędownikiem był Donald Tusk. Skutkiem tej polityki było wpuszczenie do Europy rzesz nielegalnych migrantów. Ci ludzie byli wpuszczani przez zewnętrzne granice Unii Europejskiej wbrew prawu europejskiemu, wbrew ochronie granic. I także mieli być wpuszczani wbrew prawu polskiemu w polskiej granicy. Tamę nielegalnej migracji w Polsce postawił rząd Zjednoczonej Prawicy, nie godząc się na przymusową relokację migrantów. Za tę decyzję Polska była straszona unijnymi karami. Ich nałożeniem straszył m.in. ówczesny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dziś jako szef polskiego rządu mówi o zawieszeniu prawa do azylu i postawieniu tamy nielegalnej migracji. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym i kontekście. Nikt mnie do tego nie zmusi, nie przekona. To tylko pozorne działania, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. Ostatni tydzień, można powiedzieć, to podsumowuje. Jedną ręką Donald Tusk chce przekonywać media, Polaków, szczególnie tych o takim konserwatywnym nastawieniu, że on będzie wyłączał prawo do migracji, czy zawieszał prawo do azylu, przepraszam. A z drugiej strony w tym samym czasie, w zeszłym tygodniu, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na Komisji do Spraw Unii Europejskiej, jego ludzie z Koalicji Obywatelskiej, z całej koalicji 13 grudnia głosują za czym? Głosują za pakietem wprowadzającym pakt migracyjny. Pakietem, który ma de facto zrealizować pakt migracyjny jeszcze szybciej niż to jest zakładane. Donald Tusk podczas ostatniego unijnego szczytu zgodził się także na szybsze wdrożenie unijnego paktu migracyjnego. W konkluzjach po szczycie widnieje zapis, że decyzja zapadła jednomyślnie. Mówienie przez rząd o sukcesie w sprawie migracji to tylko gra pozorów przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jako kolejny przykład podają decyzję o wybudowaniu za 400 milionów złotych ośrodków dla uchodźców. Do Polski trafi bardzo duża rzesza migrantów, tych migrantów, którzy są niechciani w Unii Europejskiej, a szczególnie niechciani w Niemczech, tych, którzy nie poszli do pracy, tych inżynierów i doktorów, tylko posługujących się niejednokrotnie sprzętem w postaci maczet i noży, tych migrantów, którzy mogą właśnie znaleźć się tutaj w tych ośrodkach, którzy będą. Jedyne, co będą robili, to będą ściągali swoje rodziny. Z takich 40 tysięcy za chwilę możemy mieć 400 tysięcy. Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Te 40 tysięcy nielegalnych migrantów mają do naszego kraju przerzucić Niemcy. Dlatego PiS oczekuje od premiera zawieszenie unijnego rozporządzenia, które reguluje kwestię readmisji. Politycy największej partii opozycyjnej zachęcają także Polaków do składania podpisów pod inicjatywą referendalną w sprawie migracji. Wiele milionów Polaków zagłosowało w ostatnim referendum przeciwko przyjmowaniu migrantów. I dzisiaj wzywamy kolejne osoby, które już dzisiaj widzą, że nasze ulice stają się coraz mniej bezpieczne, do tego, żeby podpisać się pod tym referendum. Apelował poseł PiS Dariusz Matecki. Podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie unijnego paktu migracyjnego Prawo i Sprawiedliwość zbiera m.in. w swoich biurach poselskich.